Na stronie The Daily Skeptic pojawił się artykuł biura Willa Jonesa, w którym autor przedstawia dowody na to, że koronawirus pojawił się gdzieś w drugiej połowie 2019 roku, po czym w ciągu jesieni i zimy rozprzestrzenił się na całym świecie, nie był naturalny, ale sztucznie zaprojektowany, a zatem albo wyciekł z laboratorium, albo został wypuszczony, stwierdza Jones, stawiając następnie pytanie, kto był zaangażowany w badania, w wyniku których powstał wirus i kto umożliwił przedostanie się